Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać Milka Secret Box. To są kosmiczne niespodzianki. Nowa seria, druga. No i bierzemy się za otwieranie. Ciekawe, co tym razem mi się trafi. Dobra, zaczynamy. Losujemy teraz, które pierwsze. Może zacznijmy od końca. Okej. Co tu mamy? Tu mamy napisane Super Toy, czyli tu będzie niespodzianka, czyli jakieś zwierzątko lub kosmonauta. Tutaj będzie odkryj skarby, czyli nie wiem. Okej, co tu mamy? To jest krowa! No, słodka. Ma dzwoneczek na szyi i teraz ma folię, więc trzeba ją odpakować. Rozpakowałam. Tutaj jest takie holograficzne, że jak się tak rusza, to rusza oczkami. Ale fajne. Ma dzwoneczek, ma uszy, nogi. Bardzo fajne. O, jeszcze dostała naklejki. No i zobaczmy, jakie tu mamy postacie do trafienia. Mamy do trafienia świnkę, kota, małpę, misia, pingwina, jakąś chyba sowę przybraną za kota, brokatową krowę, jakąś żabę i najrzadszą chyba postać, bo takie oświecące mało, czyli to jest robot. I jeszcze z tyłu mamy różne kosmiczne statki, takie tam karty różne. No bardzo fajna kolekcja, bym chciała najbardziej trafić tą sówkę, tego robota na pewno, bo jest najrzadszy i może którąś z tych rzeczy, na przykład tą rakietę lub statek. Patrzcie się, jaka fajna krówka. Okej, ja będę sobie kładła te figurki tutaj. Okej, no jeszcze nam została druga paczuszka i tu mamy... O, czekolada! No ja nie wiem, co zrobię z taką ilością czekolady, jak mi to pozostanie po tym całym odcinku. Okej, lecimy z kolejną postacią. W tym drugim opakowaniu zawsze są czekoladki. Trafił mi się ten, co chciałam za drugim razem. No to jest po prostu fart, moi drodzy, no. To dziękuję. Jaka słodka, chyba ona tutaj pierdnęła albo jakieś no, środki kosmiczne wypróbowała, bo takie ma bąbelki zielone. Ale fajnie, bo bardzo słodka jest. Jakie ma fajne naklejki, takie potki różne. Okej, otwieramy. Ja się bardzo cieszę, bo akurat chciałam najbardziej tą sówkę, bo ona słodko wygląda w tym przebraniu kota, więc naprawdę się bardzo cieszę. Okej, lecimy. Naklejeczki odkładamy. No naprawdę mi się bardzo podoba ta sówka, chyba ją sobie położę w specjalnym miejscu, bo jest super. Naklejki ma takie, jakąś baterię, chyba jakąś deskę surfingową i takie różne butelki z, nie wiem, czy to jest Coca-Cola, czy co to, ale różne butelki, ulotkę odkładamy. I zawsze w tym drugim opakowaniu będzie czekolada, więc odkładamy. Okej, lecimy z kolejnym. Szybko to nam strasznie idzie, mamy tylko 12 pudełeczek, więc ciekawe, ile będzie powtórek. Ani jedna powtórka. No i mamy żabkę. Słodka żabka. Mam tutaj literkę F i sprawdźmy, jak się nazywa. Fredo. No, literkę F, jak jego na sam początek imienia, więc pasuje. Lecimy z otwieraniem. Ale bardzo fajne są te figurki, takie kosmiczne z kosmosu. O, Fredo ma okulary. Jakie fajne. Ma języczek, oczy i okulary ma zakładane. No super, figurki. Okej, powiem wam, gdzie można te kupić zabawki. Można je kupić w Biedronce, ale strasznie szybko się wyprzedają, więc trzeba jak najszybciej. A Fredo ma takie naklejki. Jakąś plankę, nie wiem, czy to jest slime, gwiazdy i jakiś chyba gaz, taki, co się leci w kosmos. Okej, lecimy z następną zabawką. Strasznie szybko mi to idzie. Już czwarty boksik za nami. Bardzo łatwo się to otwiera. Świnka! To jest świnia! Ale fajna, bo to jest świnia. Ja lubię
sobie świnki w realu, kiedy są takie malutkie, bo są bardzo słodkie. A ładne, patrzcie jak ruszę oczami. Ja ogólnie najbardziej lubię kolor różowy, więc no nieźle. Ma takie naklejki. Okej. Okay. Kolejny boksik. Okej, okay. Co tu mamy? Powtórka! Jak? Dwie świnie pod rząd. To dam jedną na przykład mojemu koledze z klasy lub mojej siostrze. Ona i tak rozpakuje, no bo czemu nie? No i tak jak będą powtóreczki, to będę dawać przed tą moją pierwszą postacią. Szóste pudełeczko już, no jak szybko to idzie, no. To się po prostu tak łatwo otwiera. Powtórka. Ale mojej Słówki, więc się cieszę, bo ona mi się najbardziej podoba. Więc lećmy z Słówką. Nawet mi nożyczki nie były potrzebne, bo pazurkiem sobie tak najechałam. Dobra, mamy dwie Słówki. Ulotkę i naklejki. Okej, okay, lecimy z siódmym pudełeczkiem już. Jeszcze nam zostało tylko 5 pudełek, więc bardzo mało. Okej, okay, co my tu mamy? Co? Trzecia świnia? Tylko jak, tylko krowa z Fredem są jedyni. Nie mają ani brata, ani siostry. Smutne. Bardzo smutne. No Boże, wy chyba nie chcecie widzieć, ile ja mam tych pudełek z czekoladą obok. No masakra jakaś. Nareszcie ktoś inny. Kotek! To jest mój kotek Nelka, bo nie wiem czy wiecie, ale zmieniłam imię dla mojego kotka, a teraz ma na imię Nela. Moja siostra chciała Mia, ale no Nela to mówi się Nelka i tak dalej, tak zdrobniać można. No bardzo słodka figurka, bo ja uwielbiam koty, jestem kociarą. I ma taką minę zdziwioną, że sobie pazurki ma takie długie i uśmiechniętą i jeszcze bardziej zdziwioną, więc ma na takie naklejki ślad pazurków, gwiazdki, taką kreskę bardzo fajną. Okej, okay, uloteczki na bok. Nie wiem co ja zrobię z taką ilością tych ulotek i z tych z tymi naklejkami niektórych mogę dać w sumie kolegom te naklejki, już jest zabawką, więc. O Boże, to jest już 8 pudełko chyba. Nie. Nie 8 chyba. Źle liczę, nie. Możecie liczyć i napisać w komentarzach, które to jest pudełko. No i mamy moją ukochaną krowę Mo. Znowu, ale bardzo mało, bardzo dużo powtórek w tym odcinku. No ja jestem zdziwiona, bo ja myślałam, że będzie ich bardzo mało. Ale niestety taki jest los. Ajajaj. Już. Już to jest chyba, nie wiem. Można powiedzieć. 10 chyba pudełeczko. No i wreszcie ktoś inny. Mamy pana niedźwiadka, który się nazywa Oz i bardzo mi się podoba. Ma rozbite szkiełko. Dobra, ma naklejkę tylko plasterek, więc mu przykleję może potem. A jaki słodki, jaka twarz słodka. O Boże. On jest ze słodki, ten misio. No ma takie naklejeczki, plasterek, jak mówiłam. Ja jestem zadowolona nawet z tych figurek, bo no, no są powtórki, ale mam przynajmniej te niektóre, które chciałam, więc się cieszę. No i robota nie będzie w tym odcinku i to jest przedostatnia saszetka. No i Fredo, jak będą dwie powtórki na sam koniec, to się zdenerwuję i będzie mi przykro, naprawdę. Wydałam chyba aż na to 30 zł, więc no bo były za 3 zł, więc troszeczkę moim zdaniem drogo. Ja bym chciała, żeby mi się trafił albo robot, albo ten pingwinek, bo naprawdę mi się podoba. Okej. Okay. Naklejeczki to już wiecie. Strasznie dużo tej folii pozostało. Robię wieżę z tych pudełek z czekoladką. O Boże, ta chwila. Ostatni secret box. Co tu będzie? Błagam. Błagam, żeby było coś innego. Błagam, aby nie powtórka. Błagam. Co tu jest? Kut! Naprawdę powtórka na sam koniec. Ale dobra, no fajny jest, powiem szczerze.
I fajne jest to, że dają naklejki do tych zestawów, a nie, że tylko same postacie. No i trochę szkoda, że tyle powtórek mi się trafiło. No jedynakiem jest tylko niestety mój niedźwiadek Oz. No i teraz wam przeczytam, jak się nazywają te wszystkie zwierzątka. Patrzcie, ile ja mam pudełek po tych boksach, tyle czekolady, że hej. Teraz wam pokażę, powiem, jak się nazywają te moje zwierzątka. Okej. Tego niedźwiadka to wiecie, jak się nazywa, to jest Oz. Tak wygląda. Teraz mamy kolejną rzecz. To mamy świnkę. Nazywa się Jet. I napiszcie w komentarzu, ile dzisiaj trafiłam powtórek z tych wszystkich zwierzaków. Okej. Teraz mamy tą żabkę, którą znacie, Freda. Okej. No i mojego ulubionego zwierzaczka, czyli Sky, to jest słówka. Teraz mamy naszą kochaną krówkę Moo. No i ostatnia postać to Jewel, to jest kotek. Bardzo mi się podoba, bo jest podobny do mojego kota. Trochę. Okej, no to są moje wszystkie figurki i trochę mi szkoda, bo nie trafiłam nic z tych rzeczy. Ale no, chciałabym jeszcze trafić małpkę, która się nazywa Raz, krówkę Mo, która jest brokatowa, robota, bo jest najrzadszy, i pingwina Patty, bo tych mi akurat brakuje, czterech postaci. Ale jestem bardzo zadowolona z tych postaci, bo pierwszy raz otwierałam takie rzeczy i ja ogólnie lubię takie rzeczy. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, to zostawcie 15 tysięcy łapek w górę. Może nagram taką drugą część z tych Milka Secret Box. No i ciekawe, czy trafię tego robota, bo strasznie bym chciała i chyba ponoć on świeci w ciemności, mi się wydaje, bo takie oczy miał zaświecone właśnie na tej ulotce. Mogę wam pokazać, patrzcie. No i ja kończę ten odcinek. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji z dzwoneczkiem, no i dawajcie serduszka na moim Instagramie wika.bat i kanał Wiki. My pa, pa!